Są miejsca, w których czas płynie inaczej. Miejsca, w których historia jest ciągle żywa, a dawne wydarzenia łączą się z teraźniejszością. Dzięki nim możemy spojrzeć poprzez czas, usłyszeć echa przeszłości. Takim miejscem jest Westerplatte. 1 września 1939 roku. To właśnie na Westerplatte rozegrały się wydarzenia uznawane za symboliczny początek II wojny światowej. Około 200 polskich żołnierzy przez 7 dni trwało na posterunku, wypełniając swój obowiązek walki z wrogiem. Dziś tamte chwile wydają nam się odległe, ale na Westerplatte stają się bliskie. Bo miejsca mogą mówić i ciągle przemawiają do naszej wyobraźni. W Westerplatte można się wsłuchać. Tutaj wiatr niesie jeszcze echa eksplozji i nawoływania żołnierzy. Ruiny dobrze pamiętają serię z karabinów i krzyk umierających. Pamięć o dramacie tamtych dni mówi do nas także dzisiaj. Na mapie półwysep jest podobny do tego sprzed lat, ale dziś Westerplatte, polskie Termopile, nie wygląda tak, jak na to zasługuje. W trakcie obrony placówki przez polską załogę Niemcy zniszczyli tylko kilka obiektów. Po zakończeniu walk polscy więźniowie pod nadzorem okupanta rozebrali część budynków składnicy. Powojenne komunistyczne władze dopełniły dzieła zniszczenia tego miejsca. Teren uległ degradacji i z biegiem lat zmienił się nie do poznania. Przełomem okazały się badania archeologiczne zapoczątkowane w 2016 roku. Pierwsze w powojennej historii Westerplatte. Odnalezione zabytki są namacalnym śladem przeszłości, brakującym elementem, który uzupełnił historię tego miejsca. Jednak dla naszego muzeum historia jest nie tylko opowieścią o przeszłości. Dlatego stworzyliśmy kompleksowy plan rewitalizacji zabytków Półwyspu, który przywróci temu miejscu należną rangę, zgodnie z wolą obrońców Westerplatte. Bo każda wielka historia ma także swoją przyszłość. Mówi do wszystkich pokoleń, nie zważa na czas. Przywracając historyczny charakter Półwyspu, możemy ponownie usłyszeć głos tego miejsca. Westerplatte ma jeszcze wiele do opowiedzenia. Nowa aranżacja terenów po polskiej wojskowej składnicy tranzytowej połączy szacunek dla historii z potrzebami współczesnego odbiorcy. Jeśli historia ma uczyć, powinna wyjść naprzeciw tym, którzy chcą jej słuchać. Pole bitwy na Westerplatte jest miejscem o randze międzynarodowej, dlatego wizja przyszłości musi być traktowana całościowo. Nasze plany zakładają kompleksowe działania, odbudowę i adaptację wybranych historycznych obiektów, ochronne działania konserwatorskie dla całości obszaru, stworzenie nowoczesnych przestrzeni wystawienniczych, kulturalnych i edukacyjnych, odtworzenie historycznego układu komunikacyjnego z nową trasą zwiedzania oraz stworzenie infrastruktury odpowiadającej współczesnym oczekiwaniom odwiedzających Westerplatte. W historyczną przestrzeń chcemy tchnąć nowego ducha. Miejsca takie jak Westerplatte potrzebują wizji przyszłości. Historia zawsze będzie mówić. To od nas zależy, jak odpowiemy na jej głos. Poznaj przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Westerplatte. Wejdź na muzeum1939.pl.